Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym, chyba szóstym odcinku, jak już tak, z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, możecie na samym początku zostawić lajka, komentarz i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpaść na mój drugi kanał vlogowy Discorda czy Twitcha i tam też zostawić followa. A my, słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą giereczkę z Wiedźmina. W poprzednim odcinku wygraliśmy, byliśmy przede wszystkim na audiencji u króla, wygraliśmy kartę i ulepszyliśmy, posprzedawaliśmy różne rzeczy, dlatego mamy 400 zł i teraz udajemy się bezpośrednio, jedyną misją właściwie jaką mamy, do Velen. Więc kliknijmy i zobaczmy, co tam w tym Velen się będzie znajdować. Jak to się oddalało? Kurczę, tyle znaków zapytania jeszcze nie sprawdziłem, no ale myślę, że będzie okazja. Velen, ziemia niczyja, drzewo wisielców. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta. To już słyszeliśmy w poprzednim odcinku. Dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. I Geralt dowiedział się, że Ciri podobno ma być w Velen. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka spróbowałem sobie obejrzeć Wiedźmina 2, mojego. Absolutnie znakomita gierka, z mniej znakomitym komentarzem, bo jednak seria była nagrywana 3 lata temu, także jeszcze gdzieś tam się uczyłem tego wszystkiego i tak dalej, byłem speszony. To były też inne czasy, gorsze czasy zdecydowanie dla mnie, także komentarz jest dużo bardziej cringe'owy. Aczkolwiek zobaczyłem, że 34 odcinki ma ta seria, także za szybko wam nie będę walił ciekawostek z tej serii, ponieważ obejrzenie mi, jeżeli miałbym oglądać od pierwszego odcinka, zajęłoby prawdopodobnie jakieś 12 dni, czy jakieś 2 tygodnie. I to jeżeli oglądałbym po 2 godziny dziennie. No a jednak te 2 godziny dziennie wolę spędzić na to, żeby nagrać odcinki i napisać scenariusz, niż oglądać swoją własną serię. Chociaż jest tak fantastyczna, że kurwa, aż bym obejrzał. Marketing, marketing. Możecie zajrzeć. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, albo w ogóle nie widzieliście Wiedźmina 2, tylko bezpośrednio tutaj jesteście na Wiedźmaku 3. Polecam, może zobaczyć sobie tamtą serię. No, komentarz jest, kurczę, średni, ale myślę, że da się przeboleć. Dziękujemy za zakup dodatku Serca z Kamienia. Sugerujemy, aby rozpoczął je tylko twoja postać, jeżeli ma już poziom 30 bądź wyższy. Życzymy mi jej zabawy. Okej. Zaklinacz. Grając dodatek Serca z Kamienia, natkniesz się na zaklinacza oznaczonego na mapie ikoną. Jest to nowy, unikalny rzemieślnik z dalekich krajów, który potrafi znacząco ulepszyć twój ekwipunek. Sprawdź jego możliwości. Oczywiście, że tak. Witam w dodatku Krew i Wino. Witam. Najpierw musisz ukończyć zadanie poeta w opałach, ok? Mogę już wreszcie sterować? Mogę. Nilfgardzki łącznik oraz mamy nowe zadanie Miłego Złego Początki. No to jest zadanie, z tego co kojarzę, to właśnie, no tak jest. To zadanie. Zadanie z ser z kamienia. Pint, partyjka z karczmarzami. Oj, to mi się podoba, to jest misja, to jest kurwa misja do wypełnienia, nie jakieś pierdoły. Dobra, mamy kilka właśnie misji, głównie w mieście, bezpośrednio w samym Velen, ale też tutaj jakieś partyjka z karczmarzami. Będziemy się tutaj udawać, dzięki właśnie tym modom co wgrałem, mam wszystko teraz zaznaczone na bieżąco, to jest absolutnie przepyszne. Na czerwono mam, jeżeli to jest sugerowany poziom 32, czyli za wysoki. No przepiękny mod, warto było się chwilę pomęczyć, żeby go wgrać, a my udajemy się no tutaj, żeby zebrać te tablice ogłoszeń i odkryć jakieś znaki zapytania i tak dalej. Pomijmy te dzikie psy, to nie jest na razie ważne. O, ale muzyka się odpaliła, jakbym co najmniej jednak chciał walczyć. Weźmy tablicę ogłoszeń, zbierzmy wszystko, nie czytajmy tego, bo to, żeby to przeczytać, to by była no, długa podróż. Natomiast zaginiona żona mogę przeczytać. Pomóżcie dobrze ludzie, kto... A, w poprzednim odcinku zapomniałem, na sam koniec powiedziałem, że poczytamy sobie książki, zapomniałem. Dzisiaj to zrobimy, mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę. Pomóżcie drodzy ludzie, kto żywy niech się zlituje, moja żona Hanna zaginęła. Kilka dni temu poszła do lasu. Nilen myśliwy. No mamy tu dużo misji, na pewno jest to nowa lokalizacja. Będzie tu całkiem sporo misji. Co do tego jestem pewny już, tylko wjechałem w jedną mieścinę, w jedną tablicę ogłoszeń, wziąłem, pozerwałem ogłoszenie i miałem pierdyliard znaków zapytania. No ale my, myślę, będziemy co? Robić misję główną? Udaj się do karczmarzy na rozstajach? Karczmy na rozstajach? Nie wiem w sumie, gdzie chcemy, co chcemy robić. Może tutaj byśmy się udali? To by było fajnie się udać, tylko my tam nie wejdziemy w ogóle. Poszukać z misji po kolei. Mam to, mam Nilfgardzki łącznik. Dowiedz się czy Ciri, to jest taka misja, którą nie da się zaznaczyć jakby. To jest sugerowany poziom 10 i 16, no to nie zamierzam tego na razie wykonywać. A tu poziom 7, mam poziom 3, więc może na razie faktycznie pójdźmy za tym Nilfgardzkim łącznikiem, tą misją, która nazywa się Nilfgardzki łącznik. No nie mamy tu szybkiej podróży, więc musimy się do tamtej pobliskiej mieściny udać z buta. W Velen też jest prowadzona wojna. Wojna jest na całym kontynencie, ale czy... A Velen jest święty ogień. Nie odprędzaj go, Rodryku. Każdy ma prawo zaczerpnąć ze zdroju naprzód wiecznego ognia. Nieźle, kurwa. Mogę z nim porozmawiać w ogóle, no dobra. Chodź tu. O co chodzi? Zauważyłem tego wykrzyknika. Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Dobra, chociaż mnie wkurzyłeś. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Święte oleje? Porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Wiem, że oleje na bronie. Do Novigradu. Dobra, no to od razu walimy tą misję, a co? Czemu by nie, wykonajmy misję poboczną. Ja lubię wykonywać najpierw misje poboczne, a później te misje główne. Na początku, bo jak grałem Wiedźmina, to zawsze właśnie tak robiłem, że wykonywałem najpierw misje poboczne, a później misje główne. No jest to misja na 3. poziom, także na idealny, który mamy, a tamta misja główna jest na poziom 5. No przyda się wbić expa na pewno, bo może być kurwa ciężko, stop. Gwen, tyk, wyciągnij kurwa jakiś miecz, drewny najlepiej. Pierdolę te psy jebane, dobra, najpierw psy pokonajmy. Dobra, ale unik ty, ja mam 8 zmysł. Dobra, kurwa. Ty, już zapomniałem jak coś, nie no. Już mi się odechciało grać w tą grę. Ja pierdolę. Za mocne są, co to są za psy ty? Pierdolone. Płyn, dobra. A tam jeszcze turposy są, trupojady. Zgnilce. Te odwody, utopce. Te fajne nazwy. Jak się utopili to utopce, jak zgniją to gnilce. Elegancko, łatwe do zapamiętania. Gdzie sadło. Dobra. Jedno rozjebane. I teraz. Broń na potwory. Czyli jedyneczka? Nie, 2. A czemu ja nie mam kurwa drugiej broni, ty? Nie mów, że wy... Ty chyba se jaja robisz, że wypierdoliłem broń srebrną. Sprzedałem ją w poprzednim odcinku. Zgaduję, że aż... Ja pierdolę, no co to debil. Zgaduję, że tak szybko nie jestem w stanie jej wykonać. W ogóle zgaduję, że nie jestem jej w stanie wykonać bez odpowiednich rzeczy, maszyn. Tylko można u Kowala. Zajebiście, sejwik. Próbujmy, zgnilec. No jest jeden zgnilec, ale ja też mam 10 obrażeń mu zadaję, także no. Może być kurwa ciężko. O! Ale może jak go będę podpalał? Może to mu zada dużo HP. Nie wiem. Tragedia, jak ja mam tak walczyć. Obrażenie od ognia. Nie no, może kurwa znajdę srebrny miecz, ale wątpię, że znajdę srebrny miecz gdzieś na odludziu. Nie, dobra, tragedia. Chodź, płotka, płotka. Nie, wypierdalamy stąd, ty. Tragedia. Co ja zrobiłem? Najlepszego. Nie będę was zamęczał tutaj, ale muszę niestety udać się z powrotem i udać się jak najszybciej do jakiegoś kowala. Widzimy się na miejscu u kowala i tak wam tepnę, żebyście nie widzieli tego, jak tu biegam, bo niestety mój błąd. To oszczędzę wam te 5-10 minut szukania jakiegoś dobrego miecza, dobrego rzemieślnika, który mi ten miecz wykona. Zaraz się widzimy. Nilfgardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Okej, takie nowe tutaj cutscenka się pojawiła, mroczna, ale bardzo fajna. Ktoś to robił, te cutscenki to bardzo proste, bo to jest narysować kilka rzeczy i puścić to jakby w takim udawanym filmie, ale wygląda to absolutnie prześwietnie. Nie musiałem w sumie otrzymywać, bo i tak prędzej czy później byśmy ją zobaczyli. Udało mi się załatwić miecz, no nie jest to jakiś turbo mocny miecz, ale taki znalazłem, udałem się od tego ziomka, co zrobił nam zlecenie na gryfa, w to miejsce tam garnizon to się nazywało i tam... Czemu nie mogę zmieniać, gdzie chcę jechać? W które miejsce na mapie. A i tam kupiłem kilka rzeczy po prostu. Między innymi miecz i kilka schematów. I to wszystko. Nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, czy ten miecz jest jakoś turbo dobry, czy gdzieś znajdę lepszy po prostu, żeby był, bo jestem strasznym dzbanem, że sprzedałem te miecze. Idziemy pochować ciała i odebrać należytą nam nagrodę za wykonaną robotę. Ja mam kuszę w ogóle, ja nie mam w ogóle kuszy w ekwipunku, ty. Jak ja gram w tą grę, ty, tu nic nie jest tak jak trzeba. Nie pierdol, że kuszę też sprzedałem. Ty, no ja mam kurwa paraliż. Nie no, jest kusza. Czy psa dzikiego mieczem srebrnym? Nie, mieczem stalowym niestety. Niestety, bo to dłużej mi zajmie i gorzej jak mnie zaatakuje ten zgnilec. Wtedy nie będę mu zadawał obrażeń. Jeszcze raz widzę, trzeba te psiaki. Podpalamy go, bo mam futro. Kurde. Coś mi się nie regeneruje nic. Niedobrze. Sok jabłkowy? O! Widzę cię, kurwa. Uspokój się. Spokojnie. Po kolei, żeby nikt w pierdolu 2 razy nie dostał. Wezmę to i możesz tego zrobić w czasie walki? A mogę podmienić w czasie walki? Mogę. Ja bym chciał coś, co mi daje dużą regenerację żywotności. 80. 80. A, czyli to właśnie dawało największą, co podmieniłem. Zajebiście. Sok jabłkowy. Niech będzie, także sok jabłkowy trzeba pić. Fake. Największy regen daje. No chodź, panie zgnilec. Queen? Gwen? Queen to królowa. Erik bawi uczy. I mieczem srebrnym. No nie, o kurwa, no on ma spory poziom niestety. Kurwa, i też bije mocno i tarczy na mnie, jebany. Kacze jak pojebany, ty. Parzy też za bardzo nie ma. Wielkie dziursko ma. U! A, bo to zginie, on wybucha później, no ta. Nawet wpis w Bestariuszu. A przeczytał sobie bym. Zgnilec. Wrażliwy na olej przeciwko trupojadom. No racja. Pewnie, że cuchnie. Myślałem, że nazywam go zgnilcem, bo ładnie pachnie. Jest wygląda jak rozkładający się obdaty ze skóry człowiek. Jego głowa nabrzmiała do gromadzących się pod czaszką gazów. Ich pojawienie się zwiastuje obezwładniający wręcz smród zgnilizny, któremu zawdzięczają swą dzięczną nazwę. Groźną odmianą zgnilca jest pożeracz, który cechuje nienasycony apetyt na ludzkie mięso. No to faktycznie nieprzyjemny gagatek. Ale jesteśmy kurwa Wiedźminem. Użyj. Ma się hajcować jak... Teraz wystarczy użyć igni. Dobra, tylko żeby się kurwa nie podpalić, bo... Jak ja w to gram, to jest naprawdę wszystko możliwe. Płotka. Odejdź no tu. Nie pamiętam, czy możemy zmienić w płotce na przykład kolor, w sensie po prostu innego konia wziąć? Białego albo złotego? O ile są takie konie? To, a może ona sama zmienia kolor w sumie? To są różne konie, bo ogólnie Gerward nazywał płotką... Ty niedźwiedź! To jest... O kurwa, skarb! No to chodzi jebańcu. Gerward nazywał... O kurwa! Ignij, bo ty jesteś z futra. O kurwa, ale mi przyjebał. Gerward nazywał wszystkie swoje konie płotką po prostu. To nie jest jakby jeden koń, tylko to są różne konie. Kurwa, za dalekie to skoki robię, trzeba takie uniczki robić. O. O kurczę, to nie będzie łatwe zadanie, ty. Po dwa ciosy. Jeden, unik. Doskok, unik. Pach, pach, pach. Jest duży, ale jest też powolny. Bije dużo, ale jak tylko pierdolnie, najpierw musi trafić. Pięknie, ale walę do uniki jak szef. Igni. Oj, oj, żebym tutaj nie przesadził z tym szefowaniem. Oj, oj, oj. Żebym się nie przeszefował za bardzo. Zaraz. Dobra, nowy wpis bez teruszu, niedźwiedź. Wrażliwy na małym przeciwko zwierzętom. Błędny. Ciekawe. Zatem przez śpiewkę stary niedźwiedź mocno śpi. Niedźwiedzie potrafi zbudzić byle szmer i jest wtedy mocno wkurwiony. Niedźwiedzie są wszystkożerne. To oznacza, że poza jagódkami, korzonkami i łososiami jedzą też czasem ludzi. Ofiarą niedźwiedzi padają zwykle podróżnicy, którzy nieświadomi zagrożenia zapoznają się na ich terytorium, oraz myśliwi, którzy dla których powalenie tego zwierzęcia stanowi często życiową ambicję. Niedźwiedzie dzielą się na kilka podgatunków: czarne, polarne i jaskiniowe, które różnią się nie tylko umieszczeniem, ale też rozmiarem i siłą. Wszystkie jednak mają jedną cechę wspólną. Są niezwykle groźne. Kogo? Ale czemu na Quen? Ja nawet nie wiem, co Quen do końca robi. Co to jest Quen? Czemu on jest odporny na Quen? Znaczy on wrażliwy na Quen. Nie wiem. Warto było? Oczywiście, że nie. Może dlatego, że jak on mnie uderzy, to jakby to Quen wybucha i on panikuje? Ja nie wiem. I Quen to ta najlepsza runa, czyli ta, która daje nam ochronkę. No, zawsze warto mieć. W pogotowiu. I na sobie przede wszystkim. O kurwa, kule. Miecz srebrny. Tak, zdecydowanie cuchnie zbiorowy był. Teraz trzeci poziom. No, byle się dobrze paliłem. Damy sobie radę. Dobra, pach, pach. Dobra, góle nie są najcięższe, aczkolwiek też potrafią nas zabić na kilka strzałów na tym poziomie i na skalowaniu potworów. W ogóle nie do końca nie jestem przekonany, czy wyjaśniłem, na czym polega skalowanie potworów. Skalowanie polega na tym, że kiedy mamy na przykład trzeci poziom, to nie spotkamy guli na poziomie pierwszym, bo one zawsze będą minimalnie na trzecim poziomie, natomiast jesteśmy nadal w stanie spotkać gulę na, powiedzmy, poziomie 40. Czyli to tylko podnosi ten minimalny poziom, z tego co przynajmniej wyczytałem, co sprawia, że no oczywiście rozgrywka jest zajebiście trudna. Mija się to trochę z celem, bo my się ulepszamy, tym wyższy poziom mamy, tym wyższy poziom mają gule, więc to trochę się faktycznie mija z celem. Nie czujemy tej potęgi, w którą rośniemy, no ale dzięki temu rozgrywka jest cięższa, no i nadal możemy ulepszać umiejętności i ulepszać moje umiejętności, umiejętności Gerwarda i zbroje i tak dalej, i tak dalej. Teraz wystarczy użyć igni. Rozumiem. Aż mnie gardło boli, bo nagrywam chyba 5. odcinek pod rząd, odcinki trwają po godzinę, więc właściwie 5. godzinę już tu siedzę. Wiedźminie, ale to akurat nic nowego. Faktycznie Wiedźmin to jest jedna z tych nielicznych gier, w które siadasz i patrzysz na zewnątrz i już jest ciemno. Jest to gra mocno wciągająca i gra, która w której jest, dzieje się masę rzeczy i właściwie ciągle masz takie poczucie, że należy nadal coś zrobić, że jest jeszcze coś do wykonania, że trzeba tutaj uratować, przeszukać. Tych znaczników jest masę i masę godzin rozrywki też. Jedźmy zatem spalić kolejne ciało. Po drodze mam jakieś znaczniki? Nie za bardzo. Te znaczniki jest bardzo warto jak najszybciej je odkrywać, natomiast nie chcę tego robić na odcinkach, tak jak mówię, chyba że naprawdę będzie się działo coś ciekawego, ale zazwyczaj no... Niedobitek się trafił. O, witam. Ale zazwyczaj ciekawego się nic nie dzieje przy tych znakach zapytania. Jest to raczej puste szukanie skarbów. Ale nie zawsze. To jest właśnie pięknego w Wiedźminie, że często te misje poboczne są naprawdę... Nawet głupie, proste zlecenia często mają jakiś background historyczny. I no przez to właśnie Wiedźmin jest ciekawy. Witam. Pogadamy se? Halo. Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za 4. jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu. Między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? No teraz kapłan ma przejebane. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Luz. Daj mi tu mózgi. Krew. Wszystko dawaj, co cenne. Oreny. Wiem, że później tą walutę będziemy mogli wymienić. U pewnego gościa, który też będzie nam miał, przy okazji, którego spotkamy, robiąc bardzo śmieszną, znaczy bardzo śmieszną, ale śmieszną misję. I w miarę fajną misję. Teraz wystarczy użyć igni. To zrobimy z kapłanem, bo coś czuję, że będziemy mieli opcję wybrania, czy kapłan kurwa wyjdzie z tego żywy. No i coś czuję, że wybierę tą opcję, że średnio. Żeby mi nie najebał. Yennefer mówiła nam, nie bądźmy bohaterami. My pierwsze co robimy to... Próbujemy być bohaterem. Ale... jak to mówią... Woman. Hahaha. Jedź płotka. Dobre to było, co? 10 minut temu już ten żart w mózgu napisałem. Czekałem na odpowiedni moment, go wypowiedzieć. Może i 14 IQ. Ale wystarczy, żeby zapamiętać jeden żart, który wymyśliłem. I co tu się kurwa dzieje? Poczekaj, bo ja tu mam shaker otwarty, jak go wyleję, to będzie przypał straszny. Lepiej zamknąć zawsze. Ale jesteś paskudny? No jesteś. Ludzie w opałach? Dobra, napierdolę wam wszystkim. Szkoda, że was jest kurwa 40. To jest trochę mi utrudnia pracę. Kurwa, ile was tu jest, ty? Nie, dobra, dobra, nie na ten poziom. Żartowałem, wam akurat daruję dzisiaj życie. Nie no, spierdalam. Najszybciej. Wypierdalaj. Kurwa, będziesz mnie z miecza próbował gierki ściągnąć. Ja pierd... a może ich zabijemy jednak? Niby 7 poziom? Kurwa, 9 poziom, przecież ja mu nic nie robię. I ocie dupca, serio mu nic nie robię, nie. Dobra, nie, płotka. No ta bitwa będzie trwała 30 minut. Szybko na płotkę. I gazu. To jest tyle rzeczy pewnie do zbierania. Gdzie teraz jestem? Za mną. Tyle skrzynek pewnie tu jest. A nie, nie ma żadnej. Myślę, że to wszystko będzie do zbierania. A, bo on na moście, ty. Ja nie wiem, czy mu na moście mu coś zrobimy, bo to... A nie. Przy moście jakimś miał być, albo na moście miał być? Nie, coś mi się zdało, że na moście miał być. A jak was tu jest trzech, to macie przejebane. Tam. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Słuchaj mnie, kurwa. Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtaniej będzie cię zabić. Ja sobie to złoto tak czy siak wezmę do twojego truchła. O kurwa, 5. poziom, a ty 4. poziom. No i tak macie przejebane, co ty. Błęd, w razie czego i bijemy. Ja bym chciał sobie zrobić taki challenge bez śmierci, zagrać w Wiedźmina. Ale obawiam się, że spadłbym kurwa z dachu i się zabił przez baga i bym przypał. Pach, pach. Wszystko. Misja wykonana. Oreny, nowigradzkie korony, piękne. Rozumiem, że nowigradzkie korony to jest nasza waluta? Chyba tak. Chyba nie miałem siana po tym, jak zainwestowałem w miecz srebrny, więc mam 200 coś. Wydaje mi się, że tak. Co teraz robimy? Jakie zadania? O, jak ja to zrobiłem? Nilfgardzki łącznik, mam misję i dzikość serca, ale to jest na poziom 7, więc dajmy się zatem do karczmy na rozstajach. Wykonać misję główną. Jak najszybciej udajmy się też na szybką podróż, natomiast ja bym się udał zrobić znaki zapytania, także widzimy się za chwilę. Jeżeli będzie coś ciekawego, to wam pokażę, jeżeli będą zwykłe to znaki zapytania, czyli skarby jakieś i potwory do pokonania, no to nie ma co was po prostu zamęczać. A tu coś jest ciekawego, co to jest? A nie, myślałem, że to jest coś jakiś list, co się świeci na czerwono albo coś takiego. To po prostu martwy gościu w czerwonej zbroi. Dobra, widzimy się za chwilku. O, jest jakaś ciekawa cutscenka. Od razu szybko klikam F2, nie wiem co tu się dzieje. Nikt tego nie gasi. Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. Jest jeszcze 3. wyjście z tej sytuacji. Jeszcze kurwa, o 9. poziom, ty. No dobra, ale elfka tu jakaś płonie. O kurwa, no to będzie strasznie długa. Śmierć w ogniu, no śledź zadanie, śledź. A nie, no miałeś śledzić za... No kur... ile mi zafasolił? Dobra, dobra, ty. Może my tu wrócimy, co? Zadania poboczne? Jakaś śmierć w ogniu miała być zadanie. Halo? Coś było, nie? Śmierć w ogniu. Jest, śmierć w ogniu. Nie, obawiam się, że jak opuszczę to miejsce, to wiecie co się stanie, nie? To mi gra nie pozwoli za bardzo... Dobra, jest niedźwiedź jebany. To sprawia, że mogę sobie rozpierdolić bandyta. Nie no, idę, ja mu zadaję HP, ty. Nie. Pójdź z tą elfką, no nie mam szans przecież. Nie no, oni rozjebali wieś tego. Kurczę... Nie wiem, pomysłów brak. No 71 HP jak ja mu zadaję, to... ciężko raczej. Nie, wypierdalam stąd. Mam nadzieję, że kiedy ucieknę stąd, misja mi się za bardzo nie anuluje. Będę mógł tu powrócić, że jednak... Realist, wszystko fajnie, Wiedźmin 3, lecymy, lecymy. No ale... miejmy też rozsądek. Jak się tu przyzywała płotka? Dex. Chodź tu, płotka. Kurwa, dzikie psy, chodź tu, płotka. Nie panikuj. Gazu. Gazu. Udajemy się do karczmy, ale przy okazji sobie coś zaznaczyłem. Zielonego pojęcia właściwie nie mam, co zaznaczyłem. Chciałem powiedzieć, że udałem się do dwóch znaczników, do dwóch znaków zapytania. Jeden wykonałem znak zapytania, było to stado nekerów, a drugi był za ciężki, bo były tam na poziomie 16 potwory. O, kolejne nekery. Możemy sobie to w sumie... Zadanie zaktualizowane, o kurwa. Zadanie zakończone niepowodzeniem. Kurczę blaszka. Czytam to. Nie chcę pomijać tej misji. No nie chcę pomijać tej misji, nie chcę, chcę uratować elfkę. Zrobić to bez żadnej misji niepowodzeniem. Wszystkie misje mają zostać wykonane, ani jedna ma być... Nie ma być tam napisane przy ani jednej misji, że jest niepowodzenie. Wybiera jakąś inną drogę po prostu. No nie byłem w stanie na 11 poziomów gości pokonać raczej. Zajęłoby mi to dosłownie pół godziny. Dobra. Po prostu pojadę inną drogą. No i co, jadę do kolejnego znacznika, tam gdzie walczyliśmy z tymi nekerami, ale my widzimy się już na miejscu. Chyba, że wydarzy się coś ciekawego, tak jak przed chwilą się wydarzyło w trakcie właśnie jazdy momentalnie. O! A to tutaj od razu jest zapis. Najbliższe. My jak największym szerokim łukiem to omijemy. Trzymajcie się. Zaś się widzimy. Dobra, więc udałem się do tamtego znacznika, tam było po prostu dużo nekerów. I znaleźliśmy tam lepszy pancerz, też mój stary pancerz. To są moje stare buty, bo też lepsze buty znaleźliśmy, to są chyba stare spodnie i to są chyba stare rękawice, także delikatnie sobie ulepszyliśmy ten pancerz. Jakieś tutaj runy, no i jakieś schematy też znaleźliśmy. A my tutaj wracamy do naszego wątku głównego. Nilfgardzki łącznik, udaj się do karczmy na rozstajach. I tam się właśnie teraz udajemy. Bierzmy przy okazji oczywiście wszystko, co jest na tablicy. Udajmy się do tej karczmy na tych rozstajach. Witam. Jakiś tutaj partyjkę gwinta, coś? Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd, otworzę ci tylne drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Smażu wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Siwy! Po co ci dwa miecze? Jeden na potwory, drugi na ludzi. Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Gerward z Rivi. Rzeźnik z Blaviken. Zajebista jest ta gra. Też bo zabiję, jestem Wiedźminem, napijemy się? Też bo zabiję. Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Ha! Słyszeliście? Jaśnie wielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów w śmieciu. O, solidny tekst. Bolo, słyszałeś to co ja? Nie no, Wiedźmin jest tak napisany, że czujesz się po prostu jak totalny ser. Jesteś ty zazwyczaj... Jak toczy się nasza... Muszę to powiedzieć kurwa przed tym... Ej, stop, stop! Nie no, stop, 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 ty! Stop! Muszę miecz kurwa wyjąć, ty, panowie! Czekaj, czy ty... Chciałem powiedzieć, że tego. Jak zazwyczaj toczy się jakaś... O kurwa, no zabiją mnie, zblokowałem się. Jak zazwyczaj toczy się jakaś kłótnia, to często jest tak, przynajmniej jak byłem młodszy, albo ktoś mi coś powiedział, to później przez pół dnia kminiłem, co mogłem mu powiedzieć. Wiedźmin to jest ten gościu, co później rozkminiam, co mogłem mu odpowiedzieć. Mówię, o, jakbym mu to powiedział, to nie wiem, czy kumacie, pewnie tak. Mówię, jakbym mu powiedział, tak mu odpowiedział, to ale bym mu dojechał. To by było dobry tekścier byłby. To jest właśnie Wiedźmin. To co on mówi, to na bieżąco. Ty wiesz, co będzie, jak się baron dowie o tej jadce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Gdzie jest Hendrik? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Hendrik? Jest taki mówić. To jest ten gościu, który... Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórze. Jaskier, który ma się martwić. Stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zadźgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, kaczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Trochę było, trochę prowokacji została zrobiona przez nas. Napiłbym się, pokaż co tam masz. Napiłbym się czegoś, pokaż co tam masz. Najpierw to bym się napił jakąś talią gwinta. Róg to wódcy, oj tak, saper, tak jest, Byniu. Oj, oczywiście, Cesarstwo Nilfgaardu, witamy. No i cacy, karty do kiermany. A czemu barona nazywają krwawym? Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem, ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No, tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. Baron nie pochodzi stąd, prawda? No to nie wiedziałem, że się tak nazywa, dlatego. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Okej. Dzięki. Bywaj. I tutaj właściwie czarni rządzą też, tak? W sensie Nilfgaard. Rzecz jasna. Nilfgaard. Mi się nie pomyliło. Często ja mam do nazw własnych niestety duży problem. O kurwa, faktycznie mogłem wyjść tyłem. Zapomniałem. O kurwa, ale mi przyjebał. Ty. No to baron w sosie nie będzie, ale fajnie się rozwali płotek, pochczam. Za płotek sam pochczam kika. Jadłem surowe mięso, głupi pomysł. Mogę wziąć sok jabłkowy, szybsza regeneracja, piję sok. Szybszy regen. Quen. Ja tobie nadal chcę się walczyć, jak kolega na pół został rozjebany? Głupole. Jest to jakiś szybki przycisk na schowanie broni, bo ja zawsze klikam, jak na przykład jedynką wyciągam broń, później z powrotem jedynkę klikam. Zgaduję, że musi być uniwersalny przycisk na to, żeby faktycznie schować wszystkie bronie naraz. No i zapomniałem o tym, że miałem nie wychodzić przodem, co? Mówi się trudno. Parą w sosie nie będzie, ale no, jest jak jest. Lecimy dalej. Mam 40 minut odcinka, jeszcze trochę mi zostało. Myślę, że do Barona zdążymy. Nie wiem, czy teraz się udaje do Barona, gdzie ja się w sumie... A tu coś jest, jakieś... A porozmawiaj z Brunem, zlecenie zaginiony brat. Kurwa, 33 poziom? Ale to fajne jest to, że to mi zaznacza tu od razu, pa. Pyk, nie? I od razu wiem, że tutaj może z kimś porozmawiać, zajebiste. Ale 33 poziom XD. Nawet nie... Daj spokój, wariacie. Wiedźmińskie zlecenie. Nie, nie, nie. To co na najniższy poziom, czyli Nilfgardzki łącznik. Kontynuujemy ten główny wątek. Daleko mamy, 610 metrów. Po drodze coś ciekawego, jakaś wioska, znaki zapytania jakieś. Tu jest jakiś znak zapytania. Ale w sumie nie chce mi się teraz jeździć po tych znakach. Idziemy odszukać agenta we wsi Wrzosowa. Fajny ten Wiedźmin, kurwa, jest tak klimatyczna ta gierka. O, tam siedziba Barona. Myślę, że to dużym spoilerem nie będzie. Powiem, kurczę, no przeklimatyczna jest ta gierka, ta muzyka w tle będzie na pewno mi się śniła po nocach. Absolutnie przepiękna gierka, jednocześnie taka mroczna i taka powodująca niepokój. Jednocześnie przepiękna. I oczy, no został. Ale jest coś w tym takiego niepokojącego. To jedna przepiękna gierka. Ale jednak, no budzi niepokój. Ale potem jak przegrasz tą gierkę, na końcu, chyba na końcu zostaje nam tu są i jest to... To jest najpiękniejsza kraina, tutaj jest wszystko brudne, mokre. Masz tu same trupy, tu jest wojna, tu są zabójstwa, tu są gwałty, tu są tragedie. A później jest tu są i wszystko jest takie bajkowe. Zupełnie inne powietrze. O. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I ta mgła. O. I psy. O kurwa, gościu, trzeba go ratować, Hendrik! Gwen. Kurde, no jakie są mocne, to takie zwykłe psiaki są. Na drodze ku zakładzie. Nie jest to, droga ku zakładzie nie jest najcięższym poziomem trudności, jaki można spotkać w każdej absolutnie grze. Jest to raczej dla dzieciaczków. No i pewnie teraz się powinienem wyjebać. Po takich słowach, dla dzieciaczków i śmierć. Ale jeżeli porównamy inne gry, no to jakieś Jump Kingi, jakieś nie wiem, Kairimy, coś tam, no to ta droga ku zakładzie, czyli najcięższy poziom faktycznie tutaj aż taki najcięższy nie jest. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! A Dziki Gon, dlatego tu jest tak zimno. Spokojnie, już po wszystkim. Tak bym, tak zgaduję. Ten motywik tak, leci w tle. Zajebista. Nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć, jak może cierpieć. Opa, jestem z Wiedźminem, ty. Jak mamy 11 lat, to nas torturują. Połowa nie przeżywa. Co się tu stało? Mów po kolei. Próby traf, czy tam, nie więcej. Zabrali wszystkich. Nie wiem ile w sumie. O, kasenka. Zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Zaraza. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Ciekawe, czemu go zostawili. Bo opowiedział to wszystko? Pewnie tak, bo wątpię, że Dziki Gon przeoczył jakiegoś sioka. Dobra, to trzeba zlutować kilka domów. Nie obrabowali wsi, nie obrabowali chaty. Po prostu nie byli złodziejami. No to wiem, że Dziki Gon, no chyba się domyślasz, Gerward. Czy nie? Czy po prostu zima tego roku z powodu globalnego ocieplenia nadeszła. Rikuta śnieżki. Myślę, że Gerward jest mądrzejszy o mnie, a... To wygląda, jakby tu ktoś jeszcze przed chwilą był. Cokolwiek stało się z mieszkańcami, stało się to bardzo szybko. A ja to wykminiłem, więc... Przed tym, jak pokazali mi filmik, tak? To jest bardzo istotne. Ciągle zapominam, że mam kamerkę z tej strony. O kurwa, jakie sople lodu. O. Pewnie mój gościu, którego szukałem. Może coś przeoczyli? Boka węża. Sztywny jak mokre gacie suszone na mrozie. Sztywny. Mokry. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. No, no, Gerward. Solidny wniosek, ty. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Pokaż, co tam będzie. W sumie nie pamiętam. Otwórz. Pamiętam, że coś takiego było. O. Zaginiona Tamara Stranger, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informacje o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Pamiętam, gdzie była córka barona. Ale nie powiem, żeby nie spoilerować. No... Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... Albo hy? Ciekawe. Albo to miało odwrócić uwagę potencjalnego złodzieja. Nie, drabina, tylko tutaj. No kurwa, Gerward. Fiolka, no to było Worf. Daj szybciej, bo to tak tuptasz za wolno. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Novigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Ciri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Ale fajna scena z tyłu. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Zmowanie. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Zadanie na Nilfgardzki łącznik i z postaci Hendrik. Mano 80 punktów doświadczeń. Mieliśmy sobie dzisiaj trochę poczytać książek. No to wszystko właściwie tutaj przeczytał nam Geralt. Polowanie na czarownicę, albo musimy iść do kaszteru barona. To co jest na niższy poziom. O, to jest właściwie na niższy poziom. Weź wiedźmy na własną rękę, na 5. poziom. Zadania poboczne i zlecenia mamy tylko jedno. Także udamy się na polowanie na czarownicę, ale to zrobimy w następnym odcinku. Teraz sobie jeszcze przeczytamy książki, które mamy. Przygotujcie się na 30 minut czytania książek. A to zaraz, muszę iść do toalety. Dobra, na koniec, tak jak mówiłem, przeczytamy sobie książeczki, bo nie zrobiliśmy tego w poprzednich odcinkach, a mieliśmy to zrobić w poprzednich odcinkach. To dla każdego, który nie chce, bo to będzie zwykłe czytanie książek, także dla... A, jeszcze może punkty wydamy jakieś. Przydałoby się zainwestować tutaj, w tą zdolność. Natomiast jestem ciekaw, kiedy to mi się... Na poziomie 4 mi się to odblokowuje. No to jeszcze teraz wydamy w walkę mieczem, pamięć mięśniową. Obrażenia szybkich ataków zwiększone o 20%. Fajne, czyli o 5% wyżej niż teraz w tym poziomie i przyrost adrenaliny plus 1, spoko. Wydajmy to, a później kupimy jakąś tutaj umiejętność. No a teraz przeczytajmy książki dla każdego, który już nie chce, bo to będzie nudne dla niego. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć. A dla każdego, kto chce poznać dalsze historie, może postaci i książek, zapraszam. Trochę nam to zajmie. Czy chcemy czytać o tutaj jakieś rzeczy? Cirilla. Powiedział, że Cirilla jest przybraną córką Geralta, byłoby znacznym uproszczeniem. Ciri jest bowiem kimś więcej. Jest jego przeznaczeniem, dzieckiem, niespodzianką, połączonym z Wiedźminem, skomplikowanymi więzami losu. Postępując zgodnie z tradycjami wiedźmińskiego fachu, Geralt zabrał Ciri do Kaer Morhen. Tam wraz z Wesemirem przyuczył ją do fachu zabójcy potwora. Wówczas okazało się, że Ciri jest źródłem, osobą obdarzoną potężnym magicznym talentem. Zdolności Ciri okazały się jej przekraństwem, przez nie chciała skryć się przed całym światem, nawet przed Geraltem. Z pochodzeniem Ciri związana była jeszcze jedną tajemnica. I naturalnym ojcem nie był kto inny niż cesarz Nilfgaardu, Emhyr var Emreis. Jego słowa potwierdziły obawy Geralta. Ciri wróciła i znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Najwyraźniej to dziedzictwo krwi Cirilli było przyczyną, dla której poszukiwają dziki Gon. Ciri widziano ponoć pustoszonym wojną Velen, największym mieście w Novigradzie. Jaskier. Zakładam, drogi czytelniku, że jesteś osobą bywałą w świecie. Przedstawienie mojej skromnej osoby i roli, jaką pełni ona w niniejszej opowieści, jest więc raczej zbędne. Uczynię to jednak dla początku, na wypadek gdybyś pochodził z dalekich stron, gdzie me persona nie zyskała jeszcze należytego rozgłosu. Rodzony w 1000 w którym? Dziś to starszy niż... a nie, 27 niż Cirilla, dobra, nieważne. W 1229, na dniu, który mamy teraz. Niezwykle utalentowany poeta w grę, oczywiście. I Trubadur. Absolwent Akademii Oksfordzkiej, bywalec królewskich dworów. Jest to oczywiście obraz nieco podkoloryzowany i przesadzony. Ja sam przywykłem myśleć o sobie jako o skromnym artyście w służbie sztuki, zawdzięczającym swe liczne przymioty ciała i ducha, uśmiechowej, miłej fortuny. To wiemy, Lambert też wiemy, to jest Wiedźmak. Jaskier to jest oczywiście przyjaciel Wiedźmina. Morvran Voorhis. Morvran Voorhis, dowódca dywizji Alba. Był nie tylko oficerem w randze generała, ale także czystej krwi arystokratą i dumnym synem Nilfgardu. Określenie to przysługiwało wyłącznie rdzennym mieszkańcom stolicy cesarstwa, jego najbliższych okolic, nomen omen nad rzeką Albą położonych. Wówczas jednak Geralt nie miał pojęcia, jak dostojnej persony zlecenia zadanie mu kilku rutynowych pytań. Znając Wiedźmina, znajomość pozycji społecznej Morvana nie zrobiła jednak na nim większego wrażenia. No tak. Emhyr var Emreis. Emreis? No, które imię w historii kontynentu budziło taki lęk i respekt. No to jest król. Eskel to jest oczywiście Wiedźmin. Gerwar z Rivi, no to chyba przedstawiać nie trzeba. Znaczy, możecie sobie tutaj przeczytać, jeżeli chcecie, którą z postaci. Hendrik. Praktycznie działania tajnych służb wskazują na to, że imię Hendrik było zapewne fałszywe. Niemniej tym imieniem posługiwał się człowiek, który był agentem wywiadu jego cesarskiej wysokości na terenie Velen. Według zdobytych przez Wiedźmina informacji Hendrik miał mieszkać we wsi Wrzosowa. Niestety Geralt się spóźnił, kiedy dotarł na miejsce, osada była spustoszona. Mieszkańcy wyrżnięci. Śmierć nie oszczędziła również Hendrika. Dowódca Hendrika, szef cesarskiego wywiadu Vattier de Rideaux, mógł być dumny z determinacji swojego podwładnego. Torturowany Henrik wolał zginąć niż zdradzić oprawcom położenie skrytki z raportami. Dzięki jego zapiskom Geralt zdobył kilka interesujących informacji. Triss Merigold możecie sobie przeczytać i Yennefer z Wengerbergu. Nie wiem, jak to się czyta. Książki, jakieś różne notatki mamy tutaj. Stary list. Szanowny panie Rodrigue de Vete. Proszę wybaczyć, że tak długo zwlekam z odpowiedzią. Czekałem, aż Galan potwierdzi, że wystawiony przez Waśmę weksel ma pokrycie. No nie wiem, a żeby Ada znów Strygę się przemieniła, to czytaliśmy już. Spotu i krwi. Między światem widzialnym i niewidzialnym rozpięta jest zasłona. Sprawia ona, że żywi nie widzą umarłych, a umarli nie widzą żywych. Niektórzy czarodzieje potrafią przebić zasłonę i porozumieć się z umarłymi, albo wezwać ich na krótki czas do świata pod słońcem. Sztuka to też było. To czemu mam to zaznaczone, że tego nie czytałem? Mierz na czarownicę. Kimże są łowcy czarownicz? Pytacie? To też kurwa było. Hightech. Kimkę. Nic dziwnego, że wojnę przerywamy. No to też było, kurwa, skamaz. Notatki Henrika, list do Yennefer, moja droga przyjaciółka. Dobra, wszystko czytałem już. Trzeba na bieżąco czytać, bo tragedia. Ludzie, kto żywy, niech się zlituje. To wszystko było. Nie ma żadnych nowych książek? Kurwa, tyle tego pozbierałem i co? Miało to być tu wyświetlone. Mieliśmy to poczytać, a tu nic nie ma ciekawego, nowego. Nazbierałem tych książek 10 milionów. Co to wszystkie te same książki są? Dziki Gon, kurwa. Przedmiot można przeczytać. Zajebiście, to czemu nie mogłem wcześniej przeczytać? W wierzeniach ludowych tak zwany Dziki Gon opisywany jest jako orszak upiorów pędzących po nieboskłonie na szkieletach koni. Jego swoistemu przemarszowi towarzyszą gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak śnieżyce, wichury, nagły spadek temperatury, dlatego świadkowie pochodzący głównie z terenów wiejskich i owo zjawisko można zaobserwować, najczęściej przekonują błędne, będąc prawdopodobnie pod wpływem szoku, iż Dziki Gon przebywa wyłącznie w porze zimnej. Podczas gdy badania Pintusa z Banard potwierdzają, że pora roku nie ma żadnego wpływu na ich pojawienie się. Wierzy, że przemarsz Dzikiego Gonu zwiastuje wojnę i śmierć. Znane są też przypadki niewyjaśnionych zaginięć, które miały miejsce tuż po pojawieniu się powyższego orszaku. Wśród ludu panuje przekonanie, że Dziki Gon porywa ludzi między 10 a 20 rokiem życia. A świadkowie przekonują, że ludzie, którzy zostali porwani, czasem wracają, lecz po wielu, wielu latach, długo po śmierci swoich własnych dzieci. Tak jednak jakikolwiek badań potwierdzających tę tezę. A to ciekawe. W sumie, po co oni ich biorą i... nie pamiętam, żeby oni brali faktycznie niewolników jakiś. Opozycja w Nilfgardzie, jakkolwiek cesarz Nilfgardu ma władzę absolutną i surową... ma władzę absolutną i surowo rozprawia się z każdym nieposłuszeństwem. W imperium istnieje siły opozycyjne wobec niego. Nie mam tu na myśli władców podbitych prowincji, ale wielmożów miast tysiąca wież. Przed laty cesarz szedł w konflikt z arystokratycznymi rodami. Nilfgardzcy książęta krwi i magnaci spodziewali się, że władca weźmie za żonę córkę jednej z wielkich rodzin i razem nią spłodzi potomkę. Tymczasem cesarz zdecydował inaczej, co stanowiło wielką obrazę dla wielkich rodzin. Nilfgardzka opozycja czeka na jakieś potknięcie cesarza, na wydarzenie, które osłabi jego autorytet. Czy będzie to kryzys gospodarczy, czy przegrana wojna. Wówczas utajeni spiskowcy pobudzą niezadowolonych, dokonają zabójstwa i zamachu stanu, a jeden z nich obejmie tron Nilfgaardu. Rzeczywistych powodów o spisku wiadomo niewiele, ale wszystko da się antycypować, jeśli uważnie obserwuje się nilfgaardzką politykę. Jak świat światem, pewnie mechanizmy nigdy się nie zmienią i zawsze są jacyś niezadowoleni ze stanu rzeczy. Zawsze są jakieś tajne stowarzyszenia i sekretne znaki, którymi się posługują. Cuda Zerrikanii. W trakcie moich rozliczeń Zerrikania to jest chyba to miejsce, gdzie jest sucho, taka pustynia. W trakcie moich rozliczeń podróży widziałem wiele niezwykłych miejsc. Pierwotne puszcze Brokilonu. To nie wiem co to. A jak widzicie, Wiedźmin 4 nowe miejsca i od się kręca. O drzewach tak wysokich, że ich szubki niknęły w chmurach. Krasnoludzkie komnaty wykute w trzewiach masywu Mahakamu. O ścianach wyłożonych szczerym złotem, skute lodem pałace Voorhis, z witrażami malowanymi na szybach przez mróz. Żadne z tych cudów nie zrobiło jednak na mnie takiego wrażenia jak osławiona Zerrikania. Przedzierając się przez góry ogniste, bałem się, że czeka mnie rozczarowanie. Słyszałem o wielu fantastycznych opowieści o Zerrikanii, o bezkresnych piaskach rozpalonych do białości przez słońce, o złotołuskich smokach, które wiją gniazda pośród wydm, o garbatych koniach, które mogą przeżyć długie tygodnie bez najmniejszej choćby łyka wody. Rybony. Byłem jednak w stanie w nie uwierzyć, byłem pewien, że wszystkie te rewelacje były jednak wytworem czyjś bujnej wyobraźni. Wiem, że ciężko ci w to będzie uwierzyć, drogi czytelniku, ale wszystkie te niewiarygodne przekazy okazały się prawdziwe. Mało tego, w trakcie mojej wielomiesięcznej podróży natknąłem się też na dziwo, o których milczą wydane wcześniej dzienniki. Widziałem świątynie, w których oddaje się część smokom. Cześć. Słyszałem ich głosy niby ludzkie, a wzmocnione po 1000 kroków echem. Spotkałem wojowniczki odziane w lamparcie skóry, wytatuowane od stóp do głów, które w sztuce szermierki nie ustępowały wiedźminom i czarodziejom, którzy potrafili zakląć ogień. Widziałem muchy, pozornie niegroźne, których jedno ugryzienie sprawiało, że człowiek zapada w głęboki sen, z którego nie wybudzi się aż do śmierci. Słowem, Zerrikania to kraina, gdzie to, co fantastyczne i niemożliwe, jest na porządku dziennym. To z tą Temerią. Temeria, kraina mlekiem i miodem płynąca, jakim to bogom zawinęła, że tak okrutnie się z nią obeszli. Perłą północy przez jedną nazywana polem do rozpędu dla nilfgaardzkich kawalerii, przez drugich kraj, który zniósł dwie wojny z cesarstwem. To tutaj dochodziło do najkrwawszych bitew, to właśnie Temeria była miejscem, gdzie dochodziło do najbardziej bestialskich czynów. To temerska ludność cywilna musiała znosić pożogę. Znosiła ją dzielnie, dopóki nie zginął patron, nasz wielki król Foltest. Wtedy opatrzność... A, w Wiedźminie 2 chyba mamy do czynienia z królem Foltestem, tak. Wtedy opatrzność odwróciła się od Temerii, swoje kabliczne oblicze. Jeszcze nie zobaczyłem... A, to mówiłem wam, że jeszcze nie zobaczyłem swojej serii. Raczej nie zobaczę pełnej, ale chociażbym końcówkę zobaczył, bo nie pamiętam, co się robiło. Wiem, że walczyliśmy ze... Nie chcę spoilerować, możecie sobie zobaczyć. Zamordowane postępnie nie zostawił wolterstwa Temerii godnego sobie następny i zrzuciły się psy wszelakie na kraj, niby padlinę go rozdzierając. A ja wiem, kto go zabił. Tęsty chyba Foltesta. Z tego co kojarzę, dobra, spoiler, jak chcecie to sobie pomijcie 20 sekund. Z tego co kojarzę, Foltesta zabił ten wiedźmin, jak on miał? Z tymi muskułami wielkimi, można go tutaj spotkać, zapomniałem jak on się nazywał. Nikt już nie pamięta, żebyśmy niczym pancerzy chroniąc północ przed... Dobra, nie ma dziś Temerii wolnej i niepodległej. Dopóki ludzie wierzą, dopóty uzurpator, który wyzimę stolicę naszych ukochaną jak swoją własność potraktował, zawsze się będzie musiał lękliwie za siebie oglądać, bo tam sztylet nie jeden, aby moc sztyletów gotowych zadać cios sprawiedliwy czaić się może. Ale moc sztyletów. Jaskier rody północy, Cirilla Fiona, urodzona dziedziczka tronu, księżna Brugge i diuszesna na Soden. Dziszka Inis Ard Skelik. Inis Ard Skelik. Okay. Suzerenka Atte i Abiara, córka Pawetty, Fiona Elen i Jerza z Erenwaldu, wnuczka słynnej lwicy z Cintry, królowej Talente. Podczas rejsu w Wiedźminie jakby serial można tego Jerza spotkać. Podczas rejsu z Citry na Skellige doszło do katastrofy okrętu, w której życie stracił Jerzy Pawelta. Spoiler! Dalsze wychowanie Ciri zdaje się wówczas jej babka. W roku 1260 z obawy przed zagrożeniem nilfgaardzkim królowa Kalte wysłała Ciri na dwój króla Erfil, gdzie dziedziczka Cintra miała poślubić następcę tronu Werden. Sojusz Werden i pomoc tamtejszej armii była wówczas priorytetem dla Kalte, jednak do małżeństwa nie doszła, a Cirilla wróciła na dwór babki. W 1261 roku podczas tzw. rzezi citryńskiej Cirilla zginęła. Według oficjalnych źródeł, rozumiem, tak? Czy coś? Imperium Północy, Novigrad. Podróżując po Królestwo Północy nie sposób minąć Novigradu. Gdybym miał wymierzyć to, co w mojej wędrówce zrobiło na mnie największe wrażenie, to było nim... właśnie to wielkie, a przy tym wolne miasto. Metropolia Golnia Cesarstwa. Tylko żal, że postęp cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą Nilfgaard, jeszcze tutaj nie dotarł. Dlatego obok wspaniałych budowli znakomitej infrastruktury gospodarczej pleni się ciemnogród wyrażający się kultem wiecznego ognia. Odnosi się wrażenie, że zabobony to sposób, w jaki miejscowa hierarchia i jego straż świątynna panują nad mieszkaństwem. A jak nad kimś panować po głowie miasta to 30 tysięcy mieszkańców, co? A jak nad kimś panować po głowie miasta to 30 tysięcy mieszkańców. Więc bazując po wspaniałym porcie otoczonym cudowną architekturą. I tak Novigrad najpierw należał do Redanii, potem przeszedł pod panowanie Temerii, ale wreszcie po wielu kompromisach odwołany został wolnym miastem. Czy to naprawdę wolne miasto? Śmiem wątpić. Zbyt wiele tu wpływów redańskim na każdym kroku. Fakt, że miasto leży na terytorium Radowida, mówi za siebie. Wracając do mojej wyprawy, wędrując po ulicach miasta, nachyliłem się na 4 młyny wodne, 8 banków i aż 19 lombardów. Są to przybytki prostackich uciech, takie jak oberże i zamtuzy. A o zaangażowaniu Novigradu w sprawy wiary niech świadczy fakt, że mi się wybudowano, uwaga, 19 świątyń wiecznego ognia. Cóż, myślę, że Novigrad ma wszelkie dane po temu, aby być stolicą świata. Być może nią kiedyś zostanie. Najpierw jednak należy zaprowadzić tutaj porządek. Wydaje mi się, że... Bo tak było kiedyś mówione, że ten Radowid to jest... Że to jest jakby Polska i tak dalej, nawiązanie. To strasznie mi się właśnie skojarzyło, że Polska i wolne miasto Gdańsk. Że leży właśnie na terenie Polski, czyli na terenie właśnie Radowida. No. Poszukiwanie Mikkel. Brat mój rodzony Mikkel. Raczej Mikkel, bo to zaginął. Kto go odnajdzie i całego przeprowadzi, albo chociaż dowie się, los go spotkał. Dobra. Znajdziecie mnie podle karczmy na rozstajach. Git. Wszystko chyba przeczytane, co? To nowe. I teraz jak kliknę sobie menu, 10 minut mi to zajęło. Jak kliknę menu i kliknę... No nie wiem, gdzieś tutaj i wejdę na te... Znajdę tutaj bestiariusz, nie? Samouczek w postaci książki. To będzie tutaj wszystko? To przeczytałem? A będzie, tak. Tylko najpierw muszę to kurwa przeczytać. Wtedy dopiero się tu pojawia. Nieważne, czy tą książkę faktycznie sprzedamy, czy nie. Ok, wszystkie książki chyba przeczytałem, bo to mi się wyświetliły chyba wszystkie nowe. Wszystkie na stanie nowe zostały przeczytane, misja została wypełniona. Musimy udać się znaleźć wiedźmę, ale to, tak jak już mówiłem wcześniej, zrobimy w następnym odcinku, więc dzięki wielkie za obejrzenie. Pamiętajcie, że możecie wpaść na Twitcha, mój drugi kanał vlogowy, tam super filmy, oraz na Discorda, tam super społeczność, informacje, ewentualnie gdyby film się pojawił. Na razie nie streamuję, ale w przyszłości jakieś filmy będą na pewno. Mam dużo pomysłów, masę pomysłów, cały telefon zapisany pomysłami, więc na pewno te streamy będą, możecie tam zajrzeć, będzie content. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i do jutra. Czy z tej serii, czy z innej, w każdym razie. Jutro. Cześć. Oj, to było sojboj, cześć. To było strasznie sojbojowe, cześć. Siema.